właśnie mamy taki lobby bar. Tutaj jest jeden z kolejnych basenów, chyba trzeci w tym hotelu. Tutaj mamy śniadania, obiady, kolacje. Tu jest taka restauracja hotelowa. Okej. A tutaj, tu w ogóle jest tak, że wczoraj wieczorem rozmawialiśmy z kelnerem. To powiedział, że ten hotel i w ogóle sezon tutaj jeszcze będzie trwał tylko 10 dni, czyli powiedzmy do 1 października. Powiedzmy, że do 1 października sezon tutaj na wyspie trwa i oni pracują tutaj 7 dni w tygodniu przez pół roku, a później drugie pół roku po prostu nie ma tutaj turystów, nie ma pracy i nie pracują. Pracują przez 7 dni, every day, day after day, przez pół roku, czyli 180 dni cisną, a później pół roku mają wolne. Czyli nie mają soboty, niedzieli wolnej czy coś, tylko każdego dnia w pracy. Dobra, obrócę kamerkę i pokażę wam jeszcze tutaj to wejście, bo też mi się bardzo to wejście tutaj do tego hotelu podoba. O, widzicie? Piękne wejście do hotelu. Bardzo mi się podoba. Bardzo duża roślinność, zielono, tak wąsko takie wejście, bardzo mi się to podoba. No i tu właśnie jest ta restauracja po prawej, ten pierwszy basen. I takie piękne wejście. Bardzo mi się to podoba. O, tutaj jest ten pierwszy basen, restauracja. No i wracając do tego właśnie, że sezon się już kończy, to jest bardzo mało ludzi. Hotel prawie, no chyba może w 10% zapełniony. Tutaj wieczorem piękna restauracja, otwierają się, pan otwiera okna, piękne światła przed wejściem do hotelu i można sobie tutaj jakieś drineczki pozamawiać, posiedzieć, pogadać. O, i tutaj takie ładne wejście do hotelu, piękne drzewa, roślinność, oczywiście 300 dni co najmniej słonecznych w roku. No wygląda to ogólnie mega, jest mega. O, i tutaj piękne wejście do hotelu, tutaj właśnie ta restauracyjka, o której przed chwileczką mówiłem. No i tutaj mamy wejście, lobby hotelowe. Znosimy walizki, jedziemy do Katowic jutro o 6 rano. Mamy jutro o 6 rano mamy wylot. Czyli o po trzeciej, przed czwartą rano w Pyrzowicach na lotnisku. No, no właśnie, 4 walizy i samolotem do Grecji, na Rodos. Na 10 dni. 11. Powiem wam, że naprawdę nie było łatwo. Nie było łatwo, ledwo co weszło. Za pierwszym razem bagażnik się nie chciał zamknąć, tylko się zatrzasnął i otworzył się z powrotem, ale na szczęście już się zamyka. Skarpeta. Gorąco i w końcu palmy. W końcu palmy i w końcu gorąco i w końcu dużo słońca i niebieskiego nieba. Bardzo dawno nie byliśmy na takiej wycieczce w hotelu z all inclusive. Wow. Ostatnio w sumie na statku, no ale to nie hotel, ale hotel to bardzo dawno temu. Emi, patrz, słyszysz? Pamiętaj, jak będziesz kiedyś sama jeździć na wakacje, to pamiętaj o tym, że jak będziesz brała tam różne rzeczy, to musisz wziąć przedłużacz. Przedłużacz jeszcze nigdy w życiu mnie nie zawiódł i zawsze się przydaje. Zabierasz z domu przedłużacz, bo później chcesz wyjść sobie na balkon, usiąść przy laptopie, przy iPadzie. Grać w SpongeBoba. Grać w SpongeBoba.
coś tutaj robić, pracować, a tutaj mamy basenik, tutaj mamy właśnie taką ścieżkę prosto z pokoiku, prościusieńko do baseniku. O, tam są palmy, tam jest snack bar, tam jest fajnie, tam jest słońce, zaraz tam idziemy. To zawsze trzeba mieć przedłużacz, pamiętasz? Zapamiętasz to sobie? Ej! Ej! Komuś na prywatę do domu. O, licznik z prądem. Chodzi? Czy nie chodzi? Stoi w miejscu. O, tam jeszcze księżyc. A z tamtej strony już mega wielkie słońce. O, ogromne, piękne słońce. 8 rano. Ogromne słońce już świeci. Trzciny, kurde, na 4 metry do góry co najmniej. Masakra. Czy co to w ogóle jest? No ale chyba taka trzcina. O, jaka droga w ogóle. O. Trzeba uważać. Co to w ogóle jest? Delikatnie zarasta. No, fura. Fura stoi. Fura stoi. Tu jakieś niby uprawy. Nawet zielono. Nawet zielono. Nic, zobaczymy co tam dalej. Co tam w trawie piszczy. Grubo. Tu i leci. Wiecie co oznacza kółko, trójkąt, kółko i takie niby E? Ja już wiem. Jak nie wierzycie, to możecie sprawdzić. To znaczy ulica. Czyli kółko, trójkąt, kółko i takie coś. Taka ulica. Znaczy to znaczy ulica, a później pod spodem jest nazwa ulicy. No a tutaj są takie kaktusy. To są takie kaktusy. Znaczy to nie są kaktusy. No to są kaktusy, ale to się jakoś nazywa. Kurde, ten owoc. Gdzieś już te owoce widziałem, takie kaktusów. Takie właśnie. Chyba gdzieś na Fuercie albo gdzieś właśnie. Dużo tego było. Tam jest taki czerwony. I to się coś, to chyba się jadło nawet. Już nie pamiętam, kurde. No. A tutaj jest taka jakaś jarzębina? Nie wiem co to. Nie, to chyba są te orzechy laskowe. Nie. Chyba są orzechy laskowe. Nie, na pewno to nie są orzechy laskowe, ale coś takiego co my tu mamy. O, to takie miękkie. Ej, a to są, nie, to nie są jakieś te figi albo coś? Ja się nie znam aż tak na owocach. Ej, pokazuję coś, co... To nie są jakieś te figi? Bym to chętnie spróbował, ale się boję, bo nie wiem, czy to jest jadalne. Ej, patrzcie na to, tam taki wiatrak z taką nazwą, gdzie już nawet nazwy nie widać. Jest taki napis. No, tam jest napis, tam jest taki wiatrak, czasami się obróci. Takim czymś. I tu takie gospodarstwo. Takie stare gospodarstwo. A tam w rogu. A tam w rogu. O, a tutaj kura zniosła jajko. Zobaczcie tu. Widzicie? Tu jest jajko. I tu jest kura. Wszystko się zgadza. A obok jest takie coś. A obok jeszcze jest drugie takie coś. Taka kuska. Gdyby kuska nie skakała, to by nudne życie miała. A tam jest kogut, co skacze po kurach, żeby później kury niosły jajka. Tutaj mamy taką główną ulicę, główna ulica. O, widzicie? Pan jedzie sobie motorkiem i sobie w masce jedzie, no ale dobra. A tutaj mamy takie swojskie chińskie jedzenie. O, widzicie? Takie swojskie, porządne chińskie jedzenie. Chinese food and sushi. No i ekstra. O, lubię Azję. Lubię takie jedzenie. Pięknie. Bardzo ruchliwa ulica. Ciągle jak nie autobus, to normalne samochody. Mnóstwo. Ruch od 8 rano taki, że masakra. Patrzcie na to. Bardzo duży ruch. Zaraz zobaczymy. O, już widzimy. Ile kosztuje paliwo, ale musimy rozszyfrować te ceny. Tutaj obok taki styl, nie wiem jak co to za styl. Chyba taki starodawny, amerykańsko-arizoński, teksańsko, nie wiem jaki.
ale całkiem. Tylko już delikatnie, chyba nikt tutaj nie mieszka i zarosło. Delikatnie zarosło, a nie delikatnie nikt nie mieszka. No, ale takie rzeczy. W ogóle mam wrażenie, że tutaj lata świetności tej wyspy, no to było już jakiś czas temu, bo tutaj widać to ewidentnie po starych, zużytych, a że tak powiem, wszystkich rzeczach. Kurde, no jesteśmy przy stacji benzynowej, no i mamy takiego pięknego, taki piękny bar. Starodawny taki. Kurde. Wygląda to mega, zaraz tutaj przyjdziemy, ale odnośnie jeszcze tego, tylko tego paliwa, no to paliwo chyba kosztuje euro 80. Wow, euro prawie 90, a jakaś mocniejsza 2 euro. Wow, już to z 8 zł za litr paliwa, grubo. To pączki na pewno będą tańsze. To mówią, pij mleko, będziesz wielki, tak? No to ekstra. Powiem wam, że klimat nie z tej ziemi. O, ale mistrz świata. Stacja benzynowa i takie donaty. Cream donut. No i dają takie kawki. I takie donaciki za 80 eurocentów. To jest Nutella z bananem. No. O, mamy tutaj paragonik. Za wszystko zapłaciliśmy 2,60 euro. 80 eurocentów, to widzicie? Takie coś. No. Takie pojoma i kłaj. To mamy drugą rzecz. Za euro 80. No to jest to. No, to jest takie coś. O. Ale mistrz świata. No muszę wam powiedzieć, że pączek był naprawdę wyśmienity. 80 eurocentów naprawdę za takie pączki. Można spokojnie płacić. Co to jest napisane? Pancakes. A, to są pancakes. I pyszna. Mrożona kawa z dużą ilością lodu. Wypas. I takie donaty. Donaty, pankejki. Patrzcie na to, patrzcie ile tutaj jest tych owoców, z tego kaktusa tam na dachu. O, kura pieje, czy kogut? Kogut pieje raczej. Ile tutaj jest tych owoców, co tam wcześniej, tylko tam wcześniej było malutko. A tam na dachu leży z tego kaktusa tyle owoców. Robimy kroki po wyspie z aplikacją yourfitway.info. Aplikacja liczy nam kroki, kalorie, ile spaliliśmy kalorii. No i tak właśnie chodzimy sobie z aplikacją. O, autobus. I mierzymy, zobaczymy ile kroków zrobiliśmy po wyspie Rodos. Będziemy dodawać z każdego dnia, wczoraj pierwszy dzień 7,5 tysiąca kroków, bo to wczoraj się za bardzo chodzić nie chciało, to za dużo tych kroków nie było. Bo to dopiero co przylecieliśmy, zmęczeni, niewyspani. Ale dzisiaj już od rana robimy kroki po wyspie. Dla zdrowia, tak jest. O, pan tutaj na skuterku wyprzedza. Dla zdrowia warto chodzić, bo wtedy dzieją się w organizmie bardzo ważne rzeczy. Takie pozytywne. Bardzo pozytywne, zdrowe. O, piękna S-klasa. Piękna S-klasa, W221 pojechało. O, a tutaj E-klasa. O, proszę bardzo. Tylko stara. Znowu E-klasa, tylko nowa. O, i znowu samolot. Tych samolotów to tutaj ląduje bardzo, bardzo dużo. No co chwilę, znowu TUI. Leci z Polski cała wycieczka. Nie, no niekoniecznie z Polski, ale Polaków jest tutaj bardzo dużo. O, ktoś sobie pożyczył quad. Jeździ pod quadem. Jest fajnie. My też sobie wypożyczymy, wynajmiemy auto. O, ktoś sobie trąbi. A to ten pan, co z rozbitą szybą przedtem był. Kolejny ładny Mercedes taxi. Pan w Golfie to
ma rozbitą tak szybę, że praktycznie nic przez nią nie widzi, no ale sobie jeździ, to nie wiem. W sumie nie widziałem tu jeszcze policji jeżdżącej samochodem. No właśnie, jak to na Golfa przystało, to bardzo dobrą muzykę tam puszczał, bardzo głośno, dobry sprzęt grający miał, także wszystko się zgadza. O, a tutaj kolejna jakaś taka restauracja, takie jakieś coś, rybki może tutaj dają, może później tu przyjdziemy. No i zgubiłem wątek, ale w każdym razie chodzimy, o patrzcie się na to, tutaj, no mi się wydaje, że tu kiedyś to świeciło, może kręciło, jak się nie kręciło, to coś tam inne rzeczy się robiły. I o, tam kolejny samolot już podchodzi do lądowania. I co? I tutaj chyba życie tętniło dużo bardziej, tak z 40 lat temu. Wydaje mi się, że Rodos 40 lat temu było taką wyspą chyba full exclusive i nie wiem, nie żyłem w tamtych czasach, ale tak mi się wydaje, że tu tak właśnie, no bo to już trochę lat ma. Wydaje mi się, że kiedyś po prostu na Rodos było tak bardziej chyba właśnie tak exclusive, tak bardziej jakoś, no nie wiem jak to powiedzieć, że to tak, no tak inaczej było. A teraz już jest tak po prostu normalnie bardziej, a nawet wręcz może podupadła ta wyspa? Nie wiem. Tak patrzę tutaj, to tak chyba od tych właśnie 40 lat się nic nie zmieniło. Sucho tu bardzo mają, bardzo mało deszczu. W ogóle tutaj Kreta, Rodos to co najmniej 300 słonecznych dni w roku, więc deszczu jest naprawdę bardzo, bardzo mało. No i kiedy to budowali, kiedy to wszystko było nowe, to właśnie taką miało swój taki jeden urok, kiedy było nowe, a teraz ma taki swój drugi urok, kiedy już jest właśnie takie stare. No, a tu sobie tak śmietnik stoi. No tak tu jest, na Rodos. Tam jakaś góra, tutaj takie, o, bardzo ruchliwa ulica ogólnie i mnóstwo samolotów. Kurde, samolot za samolotem. Na niebo jak się patrzy, to co chwilę leci samolot. Czyli dużo osób gdzieś tutaj lata, odwiedza, turystów dużo na pewno. No i tak to wygląda. Bardzo zakurzone takie wszystkie auta tu jeżdżą. Dziwne, bo jak nie pada, to powinni sobie umyć, by mieli długo czysto. A tutaj właśnie zobaczcie jak to wygląda. No chyba, że po dwóch dniach, nawet po umyciu, zaraz od razu auta wyglądają w ten sposób. Nie wiem, może, ale mi się wydaje, że nie kurzy się tu aż tak bardzo, no bo tu na przykład jechało czyste auto, nie kurzy się tak bardzo, bo nie ma tu jakiegoś piasku, na plaży są raczej kamienie, taki żwirek, coś jak w Chorwacji. Tylko na przykład to, co tutaj u nas na plaży zaobserwowałem, rano tylko na razie, dopiero pierwszy raz byłem, to jest taki, pomieszane są kamyki z czarnym, drobnym kamyczkiem. Czyli coś takiego jak na Lanzarote, czy gdzieś tam na Wyspach Kanaryjskich są czarne plaże. To właśnie tutaj, na Rodos, też przynajmniej w tym miejscu były takie normalne, jasne kamienie, ale też było bardzo drobnego, dużo czarnego kamyczka. Tak właśnie wygląda spacer główną ulicą tutaj, tej miejscowości, w której my jesteśmy. Zapomniałem jak się nazywa. Napiszę może pod spodem. No i zbliżamy się do naszego hotelu, który właśnie jest tutaj z tymi flagami. Nawet na samym końcu jest tam polska flaga, biało-czerwona. Grecka pierwsza. No i tak to wygląda. Ciężko przejść przez tą ulicę, bo jest bardzo mało pasów. Praktycznie nigdzie nie ma pasów. Ruch jest bardzo duży, no i trzeba tak na szybko przechodzić. Jeszcze na sam koniec filmu pokażę wam tutaj jedno z miejsc przy naszym hotelu, jak ładnie wygląda. A co najpiękniejsze w tym, to nawet no, dzieci oczywiście będą się cieszyły ze ślizgawek, bo to chciałem wam pokazać tutaj z tych różnych akwaparków. Ale dla mnie bardziej cieszy widok bananowców. Drzewa bananowe po prostu sprawiają ogromne takie coś. Takie, o, woda się polała. Ogromne takie coś dla mnie, gdzie chciałbym być. Tam, gdzie są drzewa bananowe, to ja bym tam chciał być, bo tam jest wtedy tak egzotycznie. Jest ciepło. Jest dużo fajnych, zdrowych, pysznych owoców.
jest na pewno dużo słońca, piękna pogoda i właśnie drzewa bananowe kojarzą mi się właśnie z tym miejscem, w którym ja zdecydowanie chciałbym być. A za chwilę idę się rozebrać, bo robi się bardzo gorąco i muszę się trochę popalać, złapać trochę witaminy D3. Kolejny samolot, o, tutaj Finnair z Finlandii. I tylko obrócę jeszcze kamerkę, pokażę wam to, a wy pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. O, tutaj takie ślizgawki. Tu mamy fajne ślizgawki, wpadające ładnie tam do wody. I tutaj MK dzisiaj będzie. O, uwaga, 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 patrzcie, patrzcie na to. O, tutaj MK dzisiaj będzie miała swój dzień. Mega.